znowu z Majorki, tym razem trzecie piwo. I tym razem znowu chyba piwo, które zostało uważone na Majorce. Jest to Almot Brown Ale z dodatkiem jakiegoś owocu, tylko się nie dowiedziałem, bo w barze rozmawiałem z barmanem, nie był w stanie mi powiedzieć, jak to jest po angielsku, jak się nazywa ten owoc. W każdym razie tutaj spróbujemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. O! Gushing. Pół piwa nie ma. No niestety, jakaś wada w tym piwie była. I to całkiem duża, bo nawet wam powiem, że refermentacja dopiero tak zaszła. Ciekawe, do kiedy jest ważne. Tego się nie spodziewałem. Dobrze, że to kręcimy, bo to zostanie wysłane Loriet? Tak się nazywał ten pub? Loriet? Będę musiał tu panu pokazać, co mi sprzedał. No niestety, no kurczę, paniec. Co pan mi tu sprzedał? Co tu się dzieje? No, to cały czas gazuje. No, jest gorsze niż otwórz to John i Cherry. Wypij. Wiem. O, cały czas gazuje. Będzie cały czas wychodziło. Lesi! Bo mocno słodowe, goryczkowe. Co powiesz o tym piwie, zdążysz? W międzyczasie pijąc pianę? Widzę, że te piwa z Majorki takie trochę wadliwe są. Jak piliśmy w pubie, jakieś hiszpańskie piwo było świetne. To no chyba przesadzili z nagazowaniem tego. Jeżeli chodzi no aromatu, to tu trudno z butelki wyczuć. Jest bardzo cierpkie, gorzkie. Nie wiem, czy to ze słodów, czy z chmielu. Tego owocu w ogóle żadnego jakiegoś nie czuć, jeżeli tu było jakiś owoc. Cienka sprawa, no tutaj na pewno skrzanili sprawę z tym całym gushingiem. Tych rzeczy się nie sprzedaje. No ale dobrze, no. Trzeba było spróbować. Raczej słaby brown ale.